gdzieś tam na jakiejś budowie faceci wykopali autorytet i powiedzieli, a właśnie po co nam ten autorytet? Jeszcze nam narobi bigosu, jeszcze nam narobi kłopoty. I puenta była taka, że zakopali go szybko z powrotem. Ta poezja mnie przesłania wokół cały świat i wiem, pan nie wyczuwa, że nie musi się zmieszkaniem czy zmieszkaniem kończyć dzień. Pan nie wyczuwa, że to jest brutalny krzyk, przeboju gwizd, banału brak i ptak co fruwa. I z tym wszystkim ten kochany się kojarzy, niech go szlak. Pan mnie wyczuwa, pan mnie wyczuwa. Bo on potrafił w błysku zrozumieć coś, czego myśmy w ogóle nie rozumieli, od razu to zamienić w słowo, w anegdotę, w zdanie. Kto nie myślał szybko, to nie miał szans przy Wojtku. Ja byłem nieznośny. Przyczepiałem się, krytykowałem, ciągle mi się coś nie podobało. Tata był bardzo atrakcyjny towarzysko. Zawsze miał na wszystko puentę, odpowiedź, zarządzał ludźmi. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest jedno z zachowań chorobowych. Wirują, wirują tysiące szprych w wozie fortuny Matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewne poczuli. Chodzi o to, że te jego miniaturki to znacznie lepiej i bardziej wyraźniej się w tym odbijał PRL niż na przykład w trzytomowej powieści. Był królem i koniec. Na wszystkie smutki niedziela na głównym, na oddech krótki niedziela na głównym, na sypkość uczuć. Piosenka to jest taki drobny twór, który może bardzo sprowokować do myślenia, ale niestety nie jest w stanie go zastąpić. Rację i oddech nierówny, na głównym niedziela, niedziela na głównym.